Volvo 850. Ani stary, ani młody. Trzeba dużej odwagi, aby inwestować w ten kredens. Jezus kiedyś powiedział, że wiarą można góry przestawiać. Skoro tak, ja wierzę, że uda się wskrzesić ten samochód. Najważniejsze jest serce. Udało się kupić z małym przebiegiem. Niemiec płakał, jak sprzedawał. Potem gonił mnie do granicy, bo się rozmyślił. Dziwię się, przecież to szwedzka stara. Mieszkam w warsztacie. Kiedyś zapytałem narzeczoną, czy po ślubie wprowadzi się do mnie. Ona powiedziała, że tak, ale jak sprzedam Volvo. Teraz wiem, że zamieszkam u niej. Panie, masz ten dekiel? No Rysiu, taki kuźwa, jak zostawisz. Ten projekt tak nas pochłonął, że klientów warsztatu zaczęliśmy odsyłać do konkurencji. Wszystko po to, aby robić Volvo. Nasze pomysły nie zawsze są rozsądne, ale tak jest z pasją. Przez nią mogę nie jeść, nie spać, ale jedno jest pewne. Muszę się napić. Wybrałem Volvo może z przekory, bo u mnie w Otwocku lubują się w BMW. A może potrzebuję komfortu? Kumpel kupił Trabanta. Do Jeleniej Góry pojechał. Trabanta zagazowanego. Aha, no to się zdarza. To ciekawego, facet był na tyle zboczony na punkcie gazu, że nawet kosiarkę nie miał. Kupiłem już opony zimowe, nie obniżałem zawieszenia. Chyba naprawdę się starzeję. Mam nadzieję, że kolejnym wyzwaniem motoryzacyjnym nie będzie jakieś auto PRL-u. Wracać we wspomnieniach do poprzednich projektów. Pamiętam swój pierwszy samochód BMW E28. Wtedy nie potrafiłem odpowietrzyć układu chłodzenia. Dzięki pasji i marzeniom kilka lat później odrestaurowaliśmy BMW E24. Każdy okres życia przypisany jest jakiemuś modelowi samochodu. Nie pamiętam, kiedy nauczyłem się jeździć na rowerze, ale doskonale wiem, że rodzice mieli wtedy Fiata 125P w kolorze zielonego jabłka. You have to say I'm just living alone in my yesterday. I don't know what's going on in my mind. You seem to be so concerned, so kind. Została przy. Powiedz, Volvo. Volvo. Niech.
Bywa, że zabawa w warsztat chce zawładnąć całym moim życiem. Pamiętam projekty, które pochłonęły lata i cenny czas. Dziś wiem, że trzeba czasami zwolnić, wziąć oddech. Samochody są dla mnie ważne, ale nie chcę, aby stały się moim bogiem. Pierwsza jazda. Trzeba poprawić geometrię, deska rozdzielcza trzeszczy, pali się jakaś kontrolka. Wszystko to nie ma znaczenia. Silnik warczy, zostawiam cały świat w tyle.